się wcale nie zdziwię, jeżeli sędzia po tym ślizgu pokaże teraz czerwoną kartkę. Podanie górą za linię obrony. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Mecz nam się dopiero rozkręca, a tu tymczasem taki faul. Co teraz zrobi sędzia? Teraz może być groźnie. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. No tak, dobrze żarło, ale zdechło. Bywa. Niepotrzebna strata i może być groźnie. Niemożliwy gol! Tego rywale się nie spodziewali. Patrzą na siebie z niedowierzaniem obrońcy, bo to przecież zespół grający w osłabieniu prowadzi. I spalony. Sędzia dobrze to teraz odgwizduje. Technicznie teraz na dojście, ale precyzyjnie. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Z rożnego w okolice jedenastki. Wow, co za bramka! Z woleja do siatki, pewny, mierzony strzał. Wielkie, wielkie brawa! I mamy remis. 1-1. I to tyle z tej akcji. Może coś być z tego podania. Czyli to będzie rzut rożny. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Ach, proszę! Ależ dobra była teraz ta interwencja. Może być groźnie. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Będzie strzał, uwaga! Co za blok! Brawo! Przy piłce ponownie Dynamo. Wychodzi na pozycję. Ajajaj, sytuację sam na sam. Trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Piłka wraca do środka. Rakets odważnie do przodu. Chorągiewka, gwizdek, tu jest spalony. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrońca przytomnie interweniował. Świetny odbiór. To Rockets są lepszym zespołem w posiadaniu przez ostatni kwadrans. Mimo wciąż utrzymującego się remisu, da się zauważyć, że to zawodnikom tej drużyny bardziej zależy na strzeleniu gola, który dałby im prowadzenie. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu.
wchodzi ze skrzydła. To musi być gol! Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi! Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obrony.